Jeżeli ktoś lubi rozrywki intelektualne, w wolnym czasie zaś woli ruszać głową niż mięśniami, to mamy dla niego propozycję. Konecka grupa miłośników brydża zaprasza w swoje szeregi. Brydż w naszym mieście istnieje od przeszło 40 lat. Kiedyś bardziej profesjonalnie, dziś amatorsko. To już jest kilkadziesiąt lat, jak tutaj w Końskich brydż istnieje taki towarzyski. Aczkolwiek gramy tutaj w brydża sportowego, czyli w brydża porównawczego. Polega to na tym, że gramy tymi samymi rozdaniami wszystkie pary, w związku z tym można to porównać, kto ewentualnie wygra, a kto, czyje są większe umiejętności, a czyje mniejsze. Każdego tygodnia w restauracji Starbucks spotykają się pasjonaci tego zajęcia. Jest ich 24 i jak przyznają, przez niemal cały tydzień czekają na ten poniedziałkowy wieczór, bo brycz mocno wciąga. To, co może się podobać w tym karcianym sporcie, to dżentelmeńska atmosfera i ciągły rozwój swojego intelektu. Grają przez cały rok, oprócz wakacji. Turnieje mające odrębne wyniki odbywają się każdego tygodnia. Poza tym są one sumowane w dwa rankingi. Długofalowy i bieżący. Szczegółowe klasyfikacje znajdą Państwo na stronie Koneckich Brydżystów, a adres do niej publikujemy pod materiałem wideo. Grupa zna się doskonale, wszak od wielu lat gra ze sobą. Jednak zamknięte towarzystwo powoli zaczyna im się nudzić. Generalnie rzecz biorąc, ci sami tutaj gramy już od kilkudziesięciu lat, nad czym generalnie ubolewamy, bo chcielibyśmy, żeby trochę młodszych osób przychodziło tutaj, pograło sobie z nami w brydża, nie tylko żebyśmy się kisili, że tak powiem, we własnym sosie. Każdy, kto jest zainteresowany, lubi, cokolwiek umie grać w tego brydża, serdecznie oczywiście zapraszamy. Każdy, kto chciałby dołączyć do nieformalnego Koneckiego Stowarzyszenia Brydża, może w każdy poniedziałek o godzinie 17.30 przyjść do restauracji Starbucks lub skontaktować się z jednym z zawodników, Zbigniewem Ziętkiem lub Markiem Swatem. Adresy kontaktowe i numery telefonów znajdą Państwo pod materiałem wideo na naszej stronie.